Cześć, z tej strony Dodo, witam Was w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się aktualnościami, jeśli chodzi o rozwój gry Starbound. W związku z tym, że tego troszkę się pojawia, w sumie codziennie dostajemy taki kawałeczek tekstu do przeczytania, czasami opatrzony jakimś screenem bądź filmem. Ja w tym filmie przedstawię taką esencję tego, co pojawiło się we wpisach przez ostatnie kilka dni. Wybrałem najciekawsze moim zdaniem rzeczy i na nich się skupię. Zatem zacznijmy może od rozwoju naszego statku kosmicznego. Tak jak zapowiedziałem wcześniej, dostaliśmy tą taką animację, która pojawia się podczas lotu. Możecie ją w tym momencie zobaczyć na ekranie. Ja mam co prawda nadzieję, że jeśli już wrzucimy cel naszej podróży, odpalimy ten skok nad przestrzeń powiedzmy i zaczniemy lecieć tym statkiem, to że będziemy mogli zamknąć to okienko i normalnie przechadzać się po statku, tak jak było to pokazane wcześniej podczas streamowania, a nie będziemy zmuszeni po prostu patrzeć na to okienko z tymi animacjami, z tą ścianą tekstu, która tam przelatuje i czekać po prostu, aż nasz statek doleci. W każdym razie, ta animacja lotu nie jest jedyną rzeczą dotyczącą statku, która została nam pokazana. Udostępniona została też animacja, która pokazuje, jak będzie zmieniał się nasz statek wraz z ulepszaniem go. Mamy tutaj dostępne jakby kilka takich poziomów ulepszenia i w tym momencie możecie zobaczyć, jak to się prezentuje. Kolejną zmianą taką wizualno-estetyczną jest dodanie do gry dymków z tekstem, które umożliwiło nam prowadzenie ładnych dialogów. Możecie teraz zobaczyć w ogóle, jak one się zmieniały w czasie powstawania ich. Natomiast rzeczą związaną z komunikacją, której ja w ogóle się nie spodziewałem, jest dodanie mimiki postaci. Możecie zauważyć teraz, że jeśli wpiszemy coś, to nasza postać normalnie zaczyna, no powiedzmy, poruszać ustami, jeśli można to tak powiedzieć w kontekście tych pikseli. Ale jeszcze ciekawszą rzeczą w tym wszystkim jest fakt, że jeśli wpiszemy jakąś emotikonkę, to twarz naszej postaci właśnie tą emotikonkę odda. Może teraz w ramach małej odskoczni coś, czego niestety nie mogę przedstawić na żadnym screenie, a moim zdaniem jest warte uwagi. Skończono system wykrywania ścieżek u NPC-ów oraz pracowano nad tymi latającymi, zatem świat stworzeń cały czas się rozwija. Warto wspomnieć też o tym, że cały czas prowadzone są prace nad biomami, rozwijany jest cały czas generator świata. O właśnie, do tego mogę Wam wrzucić screena. Tutaj możecie zobaczyć na przykład wygenerowany taki naturalny mostek. Wciąż dodawane są nowe ubrania. Mamy też w grze teraz 60 rodzajów broni dla każdej rasy opartych na wydobywalnych rudach. Każda rasa będzie też miała na pewno dwa pojazdy. Będzie to jeden mech i jeden hoverbike. Takie dwa przykładowe możecie zobaczyć teraz na ekranie. Warto wspomnieć o tym, że są jeszcze wprowadzone usprawnienia dźwięków w grze. No i myślę, że zdecydowanie warto wspomnienia jest fakt, że w tym momencie silnik fizyczny w grze obsługuje masę, siłę tarcia, siłę grawitacji, co umożliwia nam właśnie odczuwanie różnej siły grawitacji na różnych planetach, co dodatkowo urozmaica rozgrywkę. Prowadzone są wciąż jakieś prace nad interfejsem graficznym, ale lepiej skupmy się na systemie gotowania. Dodana została masa wszelakich przepisów na potrawy do stworzenia. Tutaj możecie zobaczyć przykładowy screen, jak to wygląda. Kolejna zdecydowanie bardzo fajna koncepcja, którą zdecydowano się wprowadzić w życie, to fakt, że wszystkie te potrawy, napoje będzie można stawiać normalnie na ziemi, na stolikach, także dochodzą kolejne elementy, które umożliwią nam kustomizację i upiększanie naszego świata, naszych budynków itd., itd. Jak zapewne mogliście zauważyć, też w tym okienku widoczne jest pole wyszukiwania określonej potrawy oraz podział jedzenia na różne kategorie. No i tak paradoksalnie na samym końcu zajmiemy się tym, że zdecydowano się stworzyć do gry swoiste intro. Będzie ono zrobione w postaci animacji opartej na klatkach komiksowych, będzie to opatrzone jakąś narracją i taki przykładowy obrazek możecie zobaczyć tutaj. Zdaje się, że przedstawia on akurat jakiegoś awiańskiego kapłana. Jeśli chodzi o aktualności, to tyle. Od siebie chciałbym dodać, że wydaje mi się, że taka forma jest przystępniejsza niż przedstawianie po kolei, co pisali na blogu w każdym dniu. Możecie napisać, co o tym sądzicie. Ja się w tym miejscu z Wami żegnam. Przypominam, że możecie zostawić pod filmem komentarz, możecie dać filmowi łapkę oraz, jeśli chcecie być z moimi filmami na bieżąco, możecie mój kanał zasubskrybować. No, to hej hej.